Hawa Rozefa była żydowską powieściopisarką, poetką, odzianką. Rodzinną łódź łódkie getto Bałty mistrzowsko sportretowała w jednej ze swoich najważniejszych książek Drzewo życia. Otrzymała za nią wiele prestiżowych nagród, jednak na polski przekład Drzewa życia trzeba było czekać niemal pół wieku. Młodość Hawy Rozefar przypadła na trudny okres II wojny światowej. W wieku 16 lat znalazła się w getcie łódzkim, zamieszkała tam przy ulicy Łagiewnickiej. Uczestniczyła w spotkaniach literackich, tworzyła poezję. Po likwidacji getta łódzkiego Hawa trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau, dokąd zabrała plecak z całą swoją twórczością, którą niestety tam straciła. Swoje wiersze odtwarzała, pisząc je później na ścianach baraku dla kobiet. Po wojnie wyemigrowała do Kanady, jednak łódź cały czas była obecna w jej twórczości i w jej sercu. Hawa Rozefar uznawana jest za jedną z najważniejszych powieściopisarek żydowskich po II wojnie światowej. Za swoje dokonania literackie została uhonorowana doktoratem honoris causa Uniwersytetu w Lethbridge. Now I have to control my tears. Łódzki Szklak Kobiet walczy o to, by Hawa Rozefar stała się patronką jednej z nowych ulic w Łodzi.